Cześć kochani, witam Was na moim blogu, wyjątkowo z Cairns, bo jesteśmy teraz akurat w hotelu w Cairns i idziemy sobie dzisiaj zwiedzić miasto, a potem w parę kolejnych dni udamy się do okolicznych miasteczek i pięknych miejsc. Specjalnie nagrywam tutaj z ogródków hotelowych, żeby Wam pokazać, jak tu pięknie. Tu Wam zacznę od lewej strony, gdzie przed chwilką nagrywałam wstęp. Popatrzcie, jest basen, po bokach są pokoje i mnóstwo palm. A po drugiej stronie to normalnie dżungla, przepięknie, tropikalnie. Zobaczcie, jest fontanna, jest basen, także cud, miód, malina, naprawdę mega mi się podoba. Może hotel nie jest jakiś mega wypasiony i nie jest jakiś super luksusowy, no ale ten widok z tarasu, zaraz Wam pokażę, jak u nas z tarasu to wygląda, ale jest przecudnie. Jamie tutaj się już zainteresował basenem, ale to nie czas na basen, Jamie. Idziemy na miasto, potem Wam też pokażemy lagunę, bo tu jest piękna laguna. Jamie zadowolony? Nie? Oj, udajesz. Zobaczcie, a tu zaczynamy od restauracji nad samym portem. Takie ładne widoczki, można sobie siąść, zjeść coś, no ładnie. Zobaczcie, tam też w oddali są góry, także fajnie się to tutaj komponuje. I oczywiście jakiś taki deptaczek i po prawej stronie restauracje. My już w Cairns byliśmy parę razy, ale tak, żeby sobie pozwiedzać, to może raz. Teraz jesteśmy drugi raz, więc pokażemy Wam więcej. Ale generalnie pójdziemy do tych samych miejsc, mniej więcej, co byliśmy ostatnio, bo pamiętamy, że nam się podobało, a wiecie, że perspektywa druga jest potem, no w moim przypadku przynajmniej, zawsze lepsza. Także powiedziałam sobie, musimy pójść do tych samych miejsc, żeby z innej perspektywy na nie spojrzeć i może się jeszcze bardziej nam spodobają. No chodź! Fajne też, co tutaj mają, jak w tych restauracjach jest tak właśnie tropikalnie, egzotycznie. Tak jak tutaj widzicie, jest dużo egzotycznej, tropikalnej roślinności, sobie taka restauracyjka. Ja sobie tutaj na chwilkę przycupnę, żeby Wam właśnie pokazać w tej przystani taką dróżkę, pomost taki z restauracjami, które za mną są. Też super sprawa i wieczorami to wszystko jest tutaj podświetlone, także wygląda to przepięknie. I mimo tego, że stolicą tej takiej środkowo-północnej części stanu Queensland jest Townsville, a nie Cairns, to mi się wydaje, że jednak zasługuje na to miano właśnie miasto Cairns, a nie Townsville. Mi się tu jednak, no, wydaje, że jest to większe, bardziej takie turystyczne. Tu już są właśnie te łódki, które wypływają na rafę koralową, wielką rafę koralową. Co chwilę dosłownie się muszę zatrzymywać i robić jakieś fotki, albo tutaj Wam króciutkie filmiki, bo jest tak przepięknie. Zresztą chyba sami widzicie. Tu akurat ta część jest przepięknie oświetlona właśnie wieczorem. Też tu bardzo ładnie wygląda. A tu za mną znajduje się przystań w Cairns, też bardzo piękne, warte odwiedzenia miejsce. Już tu kiedyś byliśmy, nawet wieczorem, jest tu też pięknie. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak to wygląda za dnia. Tam jest jakaś kawiarenka, zaraz pójdziemy dalej. Tutaj mają browar, browarownie, także tu podobno też warto przyjść. I tu, tak jak widzicie, ta przystań też bardzo nowocześnie wygląda. No, pięknie moim zdaniem. Powiem Wam, że wydaje mi się do tej pory, jak tak widzę i oceniam sobie po drodze, jak idziemy, że to Cairns jest bardziej pobudowane niż na przykład Townsville. Możecie sobie zobaczyć mój filmik z Townsville, u góry Wam tutaj wyświetlę. Tutaj też mi się bardzo podoba, jak widzicie, jest tak nowocześnie, ale też fajnie z przyrodą, tropikalnie, egzotycznie. No ale powiedzcie tak szczerze, spójrzcie, jak tutaj jest ładnie, jak jest taki deptaczek zaraz przy oceanie, palemki. No naprawdę, aż się chce spacerować, biegać, czy tam joggingować na przykład, jak ktoś chce. Naprawdę super okoliczności natury, przyrody i jest przepięknie.
tu tak pięknie, a mi się już bateria kończy i zaraz mi padnie telefon. Mam nadzieję, że uda mi się, o już mi pada powoli, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ponagrywać dla Was tutaj te piękne widoki, bo naprawdę warto. My tutaj jesteśmy w kawiarni, mamy małą przerwę na jedzonko, więc wybaczcie, ale chciałam Wam tutaj pokazać. Podobno pyszne jedzenie, także jesteśmy. Knajpka jak knajpka. Tu my już idziemy na miasto w Cairns i Wam pokażę parę ujęć z tego centrum miasta, bo jest oczywiście przepięknie, bardzo egzotycznie. I ogólnie, no tak jak zazwyczaj w tych wszystkich australijskich miasteczkach, czyli układ mniej więcej taki sam. Tutaj jeszcze tak szybciutko Wam pokażę parę rzutów na parę uliczek w centrum miasta Cairns, żebyście ogólnie mogli sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda budownictwo, ulice, jak to wszystko ogólnie dla oka wygląda. Oczywiście sobie nie wzięłam sticka, więc tak głupio muszę nagrywać bez sensu ręką. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie, ale my sobie teraz spacerujemy po centrum miasta Cairns, które Wam właśnie pokazuję. I potem pójdziemy sobie na promenadę. Go! Jamie tu urządza sobie wyścig, ale przynajmniej mogę Wam w spokoju pokazać widoczek, także jest plus tego. Fajnie to tutaj wygląda, to też jest centrum Cairns. Bardzo ładne miejsce rzeczywiście. Tu też rzut na kolejną uliczkę, też bardzo ładnie, jak zauważyliście, pełno palemek wszędzie, pełno knajpek, restauracji, kawiarenek. A poza tym, wiecie co, to myśmy się chyba troszkę przeliczyli z Javim, bo myśleliśmy, że dużo więcej zobaczymy, ale niestety teraz z tego wynika, że nie dość, że wszystko idzie jak po grudzie, to jeszcze chyba wszystkiego nam się nie uda zobaczyć i to nie w takim tempie. Zabieramy Wam teraz na szybką przejażdżkę samochodem po samym centrum Cairns, bo myślę, że w ten sposób właśnie fajnie sobie zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, bo szybko będzie, sprawnie, płynnie, także oglądajcie. I ciekawa jestem, jak ktoś mnie śledzi na bieżąco i widział wiele moich innych filmików z innych miejscowości właśnie u nas w Queensland, to ciekawa jestem, czy właśnie widzicie podobieństwo. Bo mi się wydaje, jak tak sobie podróżujemy po Queensland, że jeżeli chodzi o miasta, to wyglądają one bardzo podobnie. Są te apartamentowce, które są hotelami bądź też do wynajmu takiego regularnego dla ludzi, do mieszkania czy też prywatne. Potem macie, wiadomo, jakieś sklepiki, restauracje, parkingi po lewej, prawej stronie ulicy i po środku. Także ogólnie mój wniosek jest taki, że w Australii te miasta, miasteczka wyglądają bardzo, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o układ ulic, uliczek i o zabudowę. No i też wiadomo, w tropikalnej Australii, jeżeli chodzi o roślinność. Zobaczcie te uliczki z tymi takimi, tymi drzewami, co widzicie. Ja nawet nie wiem, jak się nazywają. To też wyglądają ciekawie, nie? Mimo tego, że nie są takie egzotyczne, tropikalne, to fajnie to wygląda. Tam po lewej stronie oczywiście pod tymi budynkami są różne knajpki, sklepiki, restauracje. I tu oczywiście w tej części to samo. Wszędzie, gdzie właściwie widzicie budynki, to na dole zazwyczaj są właśnie jakieś knajpki, jakieś kawiarenki czy też sklepy. Ale Wam powiem, że taki vibe tego Cairns jest fajny, taki rzeczywiście tropikalny, jak na północne Queensland przystało. Tu sobie tak patrzę, akurat chyba się złożyło tak, że wylądowaliśmy w części tej promenady takiej, gdzie jest laguna. Laguna, czyli taki darmowy basen, publiczny po prostu dla ludzi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo jest naprawdę pięknie nad samym oceanem, więc super. Pięknie to wygląda w samym centrum miasta. Tam, gdzie widzicie jasną wodę, to jest basen. A oczywiście tam w oddali, dalej z tyłu, ta ciemniejsza woda, to jest ocean. Jest dzisiaj tak, słuchajcie, upalnie, że ja tutaj jedyne, o czym myślę, to żeby zaraz wskoczyć do tej laguny i chyba to zrobimy. Ale najpierw Wam jeszcze pokażę dokładnie, jak ona to wygląda. Co to jest? Jamie, co? Laguna! Laguna, cieszysz się? Tak. Tak? Idziesz się kąpać? Idziemy się kąpać? Jamie oczywiście w swoim żywiole, tak jak mówiłam, będzie pluskanko. Niestety nie chcę tutaj brać udziału w sesji, którą miałam zaplanowaną. W sensie, wiecie, piękne widoczki, to chciałam tutaj troszkę porobić zdjęć. A on nie. Więc po prostu zobaczymy, jak pójdzie. Mam nadzieję, że tutaj piękne zdjęcia jakieś wyjdą.
Jamie już trzeci raz jest przebrany. Ubabrolony non-stop albo mokry z wody w basenie, także no takie przygody. W każdym razie teraz ma za nagrodę mieć na celu plac zabaw, więc idziemy promenadą, a właściwie pomiędzy promenadą i pomiędzy częścią restauracyjną idziemy sobie w stronę placu zabaw, ale tam Wam pokażę bardzo atrakcyjną część Cairns, czyli właśnie ta część pomiędzy promenadą, oceanem, a właśnie restauracjami. Come here. Jamie. You cheeky monkey. Come on. Yay! Jamie wygłupielski, idziemy sobie dalej promenadką. Jamie. A tutaj dla nas to największe atrakcje to są samoloty. Znaczy dla nas, dla Jamiego. Ale to też w każdym mieście w Australii, więc Jamie się zawsze ekscytuje. Tu też uliczka z knajpkami. Bardzo fajnie wygląda oczywiście to, bo egzotyki dużo, tropików. Najlepsze jest to w tych knajpkach tutaj, że od razu jest widoczek na piękne palemki i tam w oddali ocean. Więc sobie można przysiąść, zjeść coś, wypić kawkę. Jest naprawdę pięknie. Tam Artur z Jamie sobie ćwiczą. Stały punkt, przerywnik spacerów. Jak jest gdzieś jakaś taka siłownia na dworze, to zawsze stajemy. I Jamie zainteresowany, i Artur oczywiście też. A ja nagrywam. No i nie wiem, czy Wam się podoba tak tutaj ta miejscowa przy promenadzie. Mi się szczerze bardziej podoba ta uliczka z knajpkami. Ta laguna. A tutaj, no, może przez to, że ten piasek nie jest taki biały i ta woda jest taka mulasta, to tak średnio wygląda. A tu flagi australijskie powiewają na wietrze wśród pięknych palm. Często też w Australii się spotyka takie właśnie tablice różne informacyjne. To Wam pokażę po drugiej stronie też. No, to z takimi różnymi ciekawostkami, kto co wybudował, założył, jak to, kiedy się budowało i tak dalej. Także wszystko tak fajnie, nowocześnie zrobione, jak widzicie. Często są takie przystaneczki z takimi tablicami, gdziekolwiek, przy promenadach, czy tam ogólnie w parkach, gdzie coś powstało, to wszystko mówią. I dotarliśmy na plac zabaw wymarzony dla Jamiego, więc dotrwał. Widzicie tu też tak fajnie, że właśnie nad samym oceanem jest plac zabaw, jakieś takie wodne atrakcje. Tutaj pokażę Wam z drugiej strony tą promenadę, dlatego że przejechaliśmy koło niej i się okazuje, że tak naprawdę ze strony ulicy to wygląda ciekawiej. Także zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda, ile jest palm, jak egzotycznie. I po lewej stronie za chwilę będzie ocean. Wam pokażę tą promenadę. Czyli macie gdzieś tam w oddali ocean. Ja nie wiem, czy Wy go w ogóle widzicie, bo jest dzisiaj taki błotny. Jeżeli chodzi o kolor oceanu, niestety. Tak właśnie się to tutaj maluje, więc nie będę Wam za bardzo tam pokazywała od strony oceanu, bo nie wygląda to aż tak atrakcyjnie. Sam ocean widać i nie ma zbyt ciekawego koloru. Natomiast tutaj z tej strony od ulicy widać to w całości, szczególnie z tymi palmami. Tu też góry mają. W ogóle właśnie w Australii często gdziekolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek miejscowości, to są góry. I tu widzę właśnie przy samej promenadzie jest jeden za drugim hotele, jakieś takie apartamenty. Pewnie też w części z nich można sobie po prostu mieszkać, tak normalnie kupić coś albo wynajmować, bo tak zazwyczaj tu jest w Australii, że nie tylko hotele, ale też można sobie apartamenty wynajmować do mieszkania zwykłego, ale tak właśnie tutaj one wyglądają. Zobaczcie sobie, jakby Was interesowało mniej więcej, jak wygląda tutaj w Cairns, czyli w północnej części stanu Queensland, budownictwo takie rekreacyjne, bym powiedziała, no to właśnie tak. Wszędzie egzotycznie, tropikalnie, więc fajnie. Tu jakieś takie mniejsze apartamenty, może jakieś motele nawet. Cairns nie jest jakimś mega nowoczesnym miastem, więc wszystko, co tutaj widzicie, to budownictwo, no to jest takie, wiecie, połowicznie nowoczesne. To już jakiś czas tu stoi wszystko.
Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, ale właśnie to Cairns mi się wydaje, że ma taki bardzo turystyczny vibe i bardzo fajnie tu jest tak wakacyjnie. Wszędzie poza tym zobaczcie, jak się robi jakiekolwiek ujęcia, to są właśnie te palmy, egzotyczna roślinność i to wszystko tak jakoś schludnie, pięknie, ładnie wygląda, także no, jak dla mnie super. A na obiadek przyszliśmy na kory ańskie, więc takie mamy dobroci. A tu jako przerywnik Jamuś sobie ponaklejał bandaże. Taki poraniony biedaczek, oj, oj, oj. A tutaj celowo Wam właśnie nagrywam, pokazuję, bo to jest taka standardowa, typowa uliczka, właśnie australijska bym powiedziała, ze sklepikami, biznesami różnymi, restauracjami, knajpami na dole, a u góry są wyższe budynki. I Cairns, miasto Cairns nocą, też pięknie podświetlone. Tam aborygeni zapodają jakąś muzyczkę i występy małe. Super się tak spaceruje nocą, jak jest właśnie taki klimat. Popatrzcie, a tutaj mają koncert wieczorem na trawniku. W sensie ludzie sobie na trawniku siedzą. Fajnie sobie tak słuchają muzyki. Niezbyt jakość, ale przynajmniej widzicie, o co chodzi. A tam bar, sprzedają coś do jedzenia, picia. Fajny klimacik, co nie? Tak wieczorkiem. Oświetlone wszystko, koncert, taki casual, fajnie. I tak nasz pierwszy dzień w Cairns dobiegł końca, było przecudownie, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Tu Wam pokażę na sam koniec parę ujęć z naszego hotelu, z tarasu, wieczorem. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, komentowania na moje social media, Facebooka, Instagrama, no i oczywiście do kolejnego odcinka z Cairns, czyli do dnia drugiego. Cudownego dnia Wam życzę, kochani, trzymajcie się, pa, pa!